wiadomo, że się nikt nie położy. No, graliśmy na wyjeździe z zespołem też, który prezentował w tamtym roku futbol podobny do Jaroty, bo takie podobne miejsce też. No, liczyliśmy się z tym, że oni mieli dużo zmian kadrowych, my mieliśmy dużo zmian kadrowych i taka duża niewiadoma była. Ale zespół bardzo dobrze zareagował, bardzo dobrze byliśmy przygotowani na dzisiejsze spotkanie. Wygraliśmy to spotkanie, dzisiaj się cieszymy, a w środę już musimy myśleć o kolejnych punktach. Będziemy starać się wywalczyć jak najwięcej. Teraz spotkanie z Sokołem Kleczew, który dzisiaj przegrał dosyć wysoko w Starogardzie 4-1. No niespodzianka dla mnie, taki wysoki wynik. No tym bardziej będzie to jeszcze trudniejszy mecz, bo wiadomo, że po prostu 4-1 zespół chce się odbudować i my musimy bardzo być czujni i jak chcemy jeszcze punktować w środę, no to musimy być jeszcze bardziej skoncentrowani jak dzisiaj. Jak będą wyglądały przygotowania do meczu z Kleczewem? No jutro regeneracja, taka bierna regeneracja, mają dzień wolny zawodnicy i w poniedziałek taka aktywna regeneracja, wtorek już trening przygotowawczy pod mecz z Kleczewem.